Dzisiaj stworzyłem największe państwo na RFSMP i totalnie zdominowaliśmy cały ten tryb. Za taką akcję zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chciałbyś wygrać 1500 siana na serwerze, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale i napisz komentarz swój nick, a wyniki będą jutro. Powodzenia i miłego oglądania. No i witam was widzowie w kolejnym odcinku z IRFSMP. Ostatni odcinek bardzo mi się spodobał, więc nagrywamy kolejny. Sporo się pozmieniało to z ostatniego odcinka, bo minęło około 24 godzin właśnie i kupiłem rangę, mamy seta, mamy refy, mamy wszystko co w sumie jest potrzebne. Mamy też prawie enchant właśnie na 30 poziom tutaj po prostu w naszej bazie. Jest on na 24 ender chesta, mamy wędkę, mamy wszystko co w sumie jest nam w miarę potrzebne. Ale nie bez powodu kupiłem tą rangę. No bez rangi ciężko mi się bez kitu grało. No i no nie dało się nic zrobić. Ale wracając, dzisiaj po prostu pochodzimy na kordy do graczy. Mam nadzieję, że jakiś gracz tutaj spotkamy na mapie, coś takiego. Po prostu dzisiaj pozabijamy i te zobaczycie największą dominację klanową na serwerze, którą udało mi się zrobić właśnie rapy.pl, więc mam nadzieję, że ten prosty odcinek wam się spodoba i zostawicie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, bo wbijamy 22 tysiące subów, a już naprawdę niewiele brakuje, więc no. Wydaje mi się, że najlepiej będzie po prostu na mapie szukać osób, a nie chodzić po mapie właśnie jak wcześniej. W ogóle wam pokażę jeszcze przed samym teleportem, jak to się zmieniło i czemu właśnie tak mam bazę, jak nie inaczej, pod ziemią, ale to zaraz zobaczycie. Więc teraz macie dylemat, czemu to jest taki wielki kloc po prostu budowany z 6 warstwami, ale wczoraj miałem taką sytuację, stoję sobie jawka, mi dojechał odsuwając sobie blok właśnie tutaj z mojej po prostu jakby z mojej bazy, więc postanowiłem, że to obudowuję gdzieś z 10 blokami, to może teraz się nie wbiją i no może wiecie, może się coś uda. Pierwszy raz jak coś zauważyłem, że można w ogóle odsuwać bloki, ale no dobra, wydaje mi się, że oczywiście dzisiaj losujemy siano, bo trochę siana mam, a więc jeżeli chciałbyś sobie wygrać tak 1500 dolarków, to napisz swój nick w komentarzu, zostaw łapkę i suba, no i wiadomo, tyle nie, i mam sobie po prostu wygrać, a ja już po prostu mi się wydaje, nie przedłużam i lecę szukać osób właśnie tutaj na mapie, gdzie mogą być i mam nadzieję, że uda mi się je zabić, nie mam w ogóle strzała. Lecimy szukać osób i obyśmy kogoś spotkali, bo dzisiaj mam po prostu dzisiejszej formy. Dobra, mamy osobę, znalazłem właśnie na mapie. 200 kratek mamy do niej. Nie pytajcie w sumie, robię sobie pointy, po prostu nie umiem chodzić po kordach w tej grze, ale no widziałem tam właśnie osobę i ona jest dosyć bliziutko. Ma nick Szymonek 3337, więc no, powiem wam szczerze, że no jest to w sumie, no chyba słaby gracz, którego mi się wydaje, że uda mi się zabić. Tylko czy on to właśnie jest? No dobra, ej, go tu nie ma, czy mi się tego wydaje. Ma swoje państwo, czy on to po prostu jest F3 plus A, czy on tu, no chyba na pewno wydaje mi się, że tutaj jest, no jestem centralnie koło niego. Korda, które właśnie mi się pokazały, ale no to już widzicie, miał swoje państwo i dobrze to zamurował. Nie mam pistonów, a szczerze bym odsunął po prostu mu to, więc no niestety pierwsza osoba, do której byśmy mogli pójść, no niestety idzie sobie w bazie i to nie ułatwia nam totalnie, niestety bitki. Ale dobra, po prostu podjedziemy do następnej osoby, która by tutaj po prostu wydaje mi się, że oddała killa. Kolejne właśnie kordy na mapie znalazłem i mamy do niej 400 kratek i bardzo się modlę, żeby właśnie ona tam była, że miałem po prostu tutaj można powiedzieć. Widzę, że to też jest Steve. To właśnie też jest Steve i on albo siedzi właśnie w swoim państwie, czy tam w swojej bazie, albo biega po mapie i może tam go nie być, albo też jest szansa, że po prostu jest bez itemu. Są trzy różne wyjścia, że nie będzie na pewno w swojej bazie, bo jak będzie tam w swojej bazie, tam nie wejdziemy. Nie mam też pistonów, a szczerze to bym przepchał mu właśnie ten po prostu, jakby to powiedzieć, tą bazę, gdybym miał właśnie pistony ze slajmami, to bym po prostu wziął sobie blok i... Dobra, on poszedł jeszcze dalej, widzę to właśnie na mapie, że on poszedł jeszcze po prostu dalej. Widzę, że on poszedł jeszcze dalej i go tu nie ma, gdzie on stał właśnie, więc pójdziemy jeszcze trochę dalej i może się właśnie uda. Najgorsze jest to, że ja nie mam totemu, bo totem straciłem, padam do trapa, tak ten totem właśnie straciłem. Dobra, mam 90 klatek do jakichś po prostu tutaj kolejnych osób. Ja tu cały czas się kręcę wokół tego terenu, a tu nikogo nie ma, nie? Ja nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, widzę niki. Halo. Dobra, mamy osobę, ale nas biją, ale nas tutaj po prostu biją. No nie, ciekawa w sumie sytuacja. Biją nas po prostu w paręnaście osób i no, nie wiem, dobra. Ja pierdzielę, oni są enchantowani. Dobra, oni są enchantowani. Cały czas właśnie krzyczy coś do mnie na wyjściacie. Oczywiście po prostu był lag i dostałem sobie po prostu hita. Będzie trzeba mu jakkolwiek uciec, bo oni są enchantowani. Oni mają po prostu ogień na mieczach, nie? I to nie ułatwiam totalnie, bo cały czas goni mnie jego po prostu kolega i on mi się wydaje, że nie odpuści, więc robimy po prostu, wydaje mi się, takie trapa. Wlewamy tu wodę i uciekamy. Kurde, gdyby nie mieli właśnie fajerki, bym im po prostu jakby dał radę, nie? A w momencie, kiedy oni mają fajerkę, to nie mam szans się z nim bić. Jeszcze ich po prostu zgubiłem. Nie wyszło to za najlepiej, tak jak chciałem, ale no, kurde, mówi się trudno. No była dobra sytuacja na killa. W sumie dwa kile, ale ziomki mieli fajerkę. Dobra, mam widzowie jakąś w końcu klepę. Trzy osoby są, chyba bez enchantów. W końcu mam jakąś klepę. Po 40 minutach szukania w końcu jest jakaś klepa, więc się tutaj, wydaje mi się, że się wklejamy. Oni tutaj po prostu próbują go zabić. Ja się wklejam po prostu w plecy. Ej, jakie oni mają hity, co jest? Oni mnie po prostu biją starczy. Z siekery w sensie, żeby mnie zaraz po prostu tutaj nie poskładali, bo będzie kurde lipa. Oni biją mnie z siekery, czekajcie, to biją mnie po prostu siekery te ziomki.
To jest porąbane dla mnie. I dobra, gonimy tego typa. Nie no, co on robi, co on po prostu robi. O, ma te złote refile, widzę. Grałem tak dziwnie, że serio. A dobra, czekajcie, bo ja muszę wziąć chyba siekierę. Pamięci, no oni grają na te pańczyny. Ja nie mogę sobie poradzić na to. No i patrzcie to, nie? Ja nie wiem, siekiera jest chyba mocniejsza niż miecz. Kurde, z sharp jestem 3. Temu ziomkowi w ogóle coś bije? Mam wrażenie, że mi walił chyba z 10 hitów. Ja już nie wiem, zaraz profili. Ziomek robi, no nie wiem, on sobie jeszcze zloga. Kurczę, pieczony, jest trochę ciężko. Zresztą myślałem, że łatwiej. Dobra, uderzyliśmy go, uderzyliśmy. Jakbyśmy mu tą tarczę zabiliśmy. Jest, zabiliśmy, no i eleczka tutaj. Nie, no tak serio to fajnie, że udało się go zabić. Grał tak po prostu z tą tarczą, że mi już po prostu szlak trafił. Miałem refile, więc zwróciło się. Nie no, nie żadna leczka, ale no. Fajnie, że udało się zabić, bo fajny kill, a chodziłem sobie losowy TP i udało się w końcu znaleźć osoby. Secik diamentowy, no. Itemki w miarę przyzwoite. Dobra, wszystko spoko, fajnie, ale szukam też właśnie osób na mapie. No, powiem wam szczerze, że nie mogę nikogo znaleźć, a chodzę właśnie cały czas po kordach, gdzie mi brakuje tego, że wiecie, że tam były 3 osoby, a tylko jedną niby się udało zabić, ale zawsze to jest jakiś kill niby. Nie wiem, no zobaczymy, ogólnie powiem wam szczerze, że na tym Crypto SMP mi się tak dobrze gra, na chyba żadnym trybie od dawnego czasu nie grało mi się tak dobrze, ja nie wiem. Survival Guildy, ale z mapami, to jest tak bardzo fajnie. Biegnę do osoby, której właśnie zobaczyłem na mapie, że ona tutaj jest, ale widzę, że ona siedzi w swoim kubojdzie, z tego co widzę. Patrzcie, w ogóle ma bambusów i kurde wszystkiego. I ona chyba jest tutaj. Widziałem, że było na 7300, a jesteśmy na 7200, więc chyba jest gdzieś tutaj. Prawdopodobnie, tylko kurde, czy tu się da wodę wylewać? Nie ma, ej, nie ma tutaj kurde. Bazie, jestem po prostu w szoku. Jest, dobra, jest ten ziomek. Dobra, jest, zabijamy go, widzowie. W końcu będzie kill jakiś. Zabijemy go, ale nie, zabijamy go tutaj. I kill wpadł, i miał łopatę, czy to wszystko co miał? W sumie to miał średnie itemy, wędkę miał, ale wędka jest totalnie potrzebna w momencie, kiedy mam enchantowaną swoją. No dobra, i ten miał takie słabe szczerze, ale chyba dopiero ziomeczek zaczynał, więc w sumie fajnie, że udało się go zabić. Już myślałem, że go po prostu nie spotkamy tutaj na mapie, bo nie wiedziałem, gdzie on totalnie jest. Czy jest właśnie w tej bazie, czy jest właśnie obok tej bazy, nie wiem, ale lęki właśnie tutaj wpadł, więc bardzo spoko. Nic cennego nie miał, więc nie mamy nawet co tutaj brać, więc lecimy po prostu chyba. Szukając po dłuższej mapie, po kordach, no nie udało się znaleźć już żadnej osoby, ale jakieś tam kile wpadły, więc mam nadzieję, że taki po prostu filmik wam się spodobał, ale to nie wszystko, bo zobaczycie też właśnie dominację. Zobaczycie też po prostu, nie wiem, czy największe państwo na serwerze, bo nie są większe oczywiście, ale zobaczycie po prostu, jak udało mi się na live też po prostu zabić graczy. Jeżeli chcielibyście kolejny odcinek po Secret SMP, no to klasycznie 100 łapy w górę i nagrywam kolejny odcinek. A to było na tyle dla następnego odcinka i siemanko. Ogólnie stworzyłem największe państwo na BoxPP, zobaczcie ile właśnie jest osób w moim właśnie państwie. Masę osób, dominujemy totalny serwer. Dobra, właśnie gonimy osobę. Red Creeper właśnie tutaj ucieka przed nami. No ale wydaje mi się, że on nie ma totalnie szans, bo zobaczcie ile osób go właśnie goni. Wydaje mi się, że on ma tutaj pewnego deada. Uderzyłem go już z miecza. Uderzyłem właśnie go tu z miecza. Mam nadzieję, że uda mi się go właśnie zabić. O no, goście, nie ma ewidentnie szans. Każdy się tutaj knokuje po prostu. No nie ma szans, mi się wydaje, że na ucieczkę. Dobra, zabijemy go. On ma już jedno HP, dostał już 3 hity, więc wydaje mi się, że ostatni hit i pada sobie. No i zginął. Mam pierwszego killa. Dobra, tepajcie, jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedną osobę potrzebuję. Jak AP serwera rapy.pl. I szukamy właśnie osób, więc pobiegamy na szybko po mapie. Zobaczymy, może ktoś tutaj będzie po prostu. Jak sobie kopię, co jest? Ziomek sobie kopię. Kolejną osobę spotkaliśmy na mapie, która właśnie tutaj wydaje mi się, że odda killa. Biegamy w tyle osób, więc no na luzie go wydaje mi się zabijemy. No Rosja totalnie dominuje właśnie tutaj serwer. Jakby mnie tutaj knoknął, albo ja go knoknę, to będzie spoko. Nie wiem, szkoda, że mam knoka, bo byłaby dobra sytuacja na... W sensie chyba go zabijemy, mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, X Filipek, wydaje mi się, że jest to pewny kill. Jeszcze go po prostu próbuję przyjąć wędką. Dobra, mam nadzieję, że to się uda. Błaga. Dobra, uda się, chyba to się uda, zabiliśmy. No i mam kolejnego killa, no klan tutaj totalnie dominuje. Nie ma co, no i wszystko oczywiście dzieje się na live, na które codziennie wpadacie, bo codziennie rano gramy na IRT SMP. A tutaj właśnie wszystko się dzieje na live, więc musicie koniecznie wbijać właśnie na streamy.